to jest w sumie najtrudniejsza część tego wszystkiego. 9, 12, 12, 10, 7, 7, 5, 10. Cały czas te same trzy struny. Później mamy 5, 8, 10, 10. Wracamy na G, czyli tutaj mamy tak A, G, F, G, A, G, F, G w kółko. A-mol, tylko zamiast grać go tak, ja bym proponował, żeby go zagrać tak. Będzie fajniejsze prowadzenie głosu, będzie to lepiej brzmiało. Nie? Tutaj i za drugim razem będzie E-mol. Teraz sobie przejdziemy dalej i zrobimy sobie tą zmianę tonacji, która się pojawia w dalszej części utworu. Co tam jest? Mamy sobie F-mol, który gramy 5 razy i to jest tak 5, 4, 3. Okay? I później będzie tak 5, 3, 2. I to będzie zmiana z F mol na G7. 5 razy. I zmiana 6 razy. Później wchodzi ten świetny riff na gitarze elektrycznej i on jest. Na 8. Ogrywam sobie G-dura. Na 11 próg. Na 10. Na 11 i wracamy na 5. I to jest tak naprawdę cały utworek. Macie z głowy.